no to będzie jeden. Go! Chodzi o to, że jest drogi. Aha. Wiedziałam, może się po prostu skończyć. Dzień dobry. Witamy na debacie Młodzież Aktywna w Mieście. Potrwa ona 90 minut. Celem naszego spotkania jest poznanie odpowiedzi na nurtujące pytania młodych zwierząt, aby poprawić nasze i wszystkich wspólne tu mieszkanie. Witamy naszych gości, prezydenta miasta Zgierza, pana Przemysława Staniszewskiego. Zastępcę prezydenta, pana Bogdana Bączaka. Oraz naczelnika Wydziału Edukacji Młodzieży, pana Marka Lipca. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia na wspólną rozmowę. Teraz przejdę do zasad dzisiejszego naszego spotkania, ponieważ żeby to spotkanie przebiegało sprawnie, ustaliliśmy kilka. Spotkanie przeprowadzą uczniowie samorządu Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Trawuta. Przygotowaliśmy 15 pytań, które są nieznane panelistom przed rozpoczęciem debaty. Na każde pytanie panelista ma 90 sekund na odpowiedź. By zachować dyscyplinę wypowiedzi, po 60 sekundach rozlega się sygnał dźwiękowy. Po przekroczeniu czasu rozlega się drugi sygnał dźwiękowy. Drugi z panelistów ma 60 sekund na odpowiedź. By zachować dyscyplinę, po 40 sekundach wypowiedzi rozlega się sygnał dźwiękowy, a po przekroczeniu czasu rozlega się drugi sygnał dźwiękowy. Nie ma potrzeby, jeżeli tylko jeden panelista chce się wypowiedzieć, to jak najbardziej, jeżeli drugi, to według drugiego punktu. Po wyczerpaniu się pytań dopuszczamy pytania z publiczności. Na koniec uczestnicy mają możliwość podsumowania przez minutę całą debatę. Po części oficjalnej jest przestrzeń na rozmowy hulaoturowe. Jasne. Przejdziemy w takim razie do naszej debaty. Naszym pierwszym pytaniem jest: jaki jest planowany budżet roczny w przybliżeniu oraz jaki procent tego budżetu można przeznaczyć na renowację miasta, to znaczy chodniki, asfalt i tym podobne? Moi drodzy, w takim razie przywitam się jeszcze raz. Dzień dobry. Przepraszam za małą niedyspozycję głosową. Czas nie jest najlepszy chyba na bycie zdrowym. Natomiast odpowiadając konkretnie na pytanie. Dzisiaj sytuacja faktyczna w mieście ulega zmianie przez pewne liczne zmiany takie ustawowe dotyczące wpływów do budżetu. Ten budżet zdecydowanie dzisiaj wygląda inaczej niż zaczynałem na tej funkcji. Miałem do dyspozycji wtedy raptem 165 milionów ogólnego budżetu. Dzisiaj po tych wszystkich perturbacjach mamy budżet kształtujący się na poziomie 300 milionów. Wcześniej, jeszcze w poprzednim roku, było prawie to 340 milionów złotych. Z czego te kwoty też się bardzo dynamicznie zmieniają i zależą de facto od roku. Pierwszy okres roku 2015 miałem budżet przy 165 milionach budżetu miasta na poziomie 6,5 miliona na inwestycje. Możecie sobie wyobrazić, na co może to starczać, na co nie za bardzo. Dzisiaj kształtuje to się zdecydowanie na wyższym poziomie. Jest to kwota między 70 a 100 milionów złotych, czyli można powiedzieć, że 1/3 budżetu idzie w inwestycje. Ale nie są to tylko stricte pieniądze miasta, są to również pieniądze pozyskiwane z różnych źródeł i na wszystkie cele infrastrukturalne, nie tylko związane z drogami, chodnikami, ale te dotyczące potrzeb mieszkańców, one są przeznaczane i wykorzystywane. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Jakie są plany na wykorzystanie budynków powałniczych, na przykład na ulicy 1 Maja?
temat dosyć trudny, moi drodzy, bo wynikający trochę z polityki urbanistycznej miasta, nie to, żebym gadał sam, za chwilę będą mieli moi koledzy szansę się wypowiedzieć, natomiast są to sfery działań niekoniecznie związane z możliwościami angażowania finansów miasta. Mamy rzeczywiście wiele takich obiektów w mieście, które dzisiaj nam straszą. Niektóre zaczęły się zmieniać, zaczęło się coś dziać. Wspomniane obiekty, czy na 1 maja, dawny budynek Zety, czy naprzeciwko Magrysu, mają niestety prywatnych właścicieli i to jest pewna zmora, z którą samorządy, nie tylko nas z Gierski, się mierzą, ponieważ nie zawsze ci właściciele dysponują środkami finansowymi na renowację. Zeta jest dobrym przykładem tego, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, dzisiaj całym kryzysem ekonomicznym, jakiś proces przymierzania się do sformalizowania i sfinalizowania inwestycji, przekształcenia tego budynku na cele związane z takim komercyjnym wykorzystywaniem, nie tylko pod kątem jakiejś galerii, ale strefy właśnie młodzieżowej, strefy związane z taką aktywnością codzienną, ale również dla potrzeb wykorzystywania na cele mieszkaniowe, mam nadzieję, będzie w końcu realizowany. Jesteśmy na ostatniej prostej. Natomiast wiele rzeczy będzie związana z tym, jak prywatni właściciele, a często przy różnych sytuacjach związanych z tą własnością, będą na tyle podążali za tym, żeby te miejsca zmieniać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. I zawsze w sumie tak, że mam takie pytanie, jak miasto rozwiązuje problemy psychiczne młodzieży i ogólnie ludzi podczas wojny i pandemii? Dziękuję. Dziękuję za pytanie. No tak, rzeczywiście żyjemy w czasach, które przełamały naszą rzeczywistość na to, co było i to, co jest. I tym wydarzeniem dramatycznym jest duża ilość uchodźców, którzy znajdują się na terenie naszego miasta. W tej chwili to już jest 250-260 dzieci z dzisiejszego raportu wynika w szkołach i przedszkolach. Pierwszym chyba takim najbardziej istotnym elementem to jest otoczenie ich opieką i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Tutaj mamy do dyspozycji fachowców, którzy pracują w szkołach i przedszkolach, ale staramy się także zatrudniać, szukać pomocy u osób, które współodczuwają, że tak powiem, czyli osób z pochodzenia ukraińskiego. Są to najczęściej wykwalifikowani nauczyciele, ale na tę chwilę zatrudniani jako pomoc nauczyciela, poczekamy na odpowiednie akty prawne. Oczywiście integracja, wspólne wyjazdy integracyjne dla grup polsko-ukraińskich, a także to, co jest najważniejsze, wsparcie w nauce języka polskiego. Dzieci przydzielane są do klas najczęściej, tam mamy szczęście, że wcześniej już mieliśmy do czynienia z dziećmi z Ukrainy i wokół takich osób się ogniskują kolejne grupy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Następne pytanie. Czy znalazłby się budżet na budowę dróg dla rowerzystów lub na przykład na rolki? I jakie widzą Państwo możliwości? Moi drodzy, tak to jest. Rzeczywiście taka potrzeba dzisiaj nie de facto kierowana przez nas, ale generalnie związana z takim kierunkiem działania różnych miast, tym naszego samorządu, aby tą politykę, strategię związaną z rozwojem układu komunikacyjnego nie tylko skupiać na takiej infrastrukturze, której na co dzień wszyscy się poruszamy typowymi chodnikami, drogami, ale również rozwijać tą sferę związaną z komunikacją rowerową. Mamy z tym nie lada wyzwanie, tak mogę powiedzieć, ponieważ zaczynać trzeba zawsze od punktu wyjścia, więc stanu badania nieruchomościami i tutaj nie jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu jak wiele miast, chociażby sąsiednia Łódź, która całym terenem, na którym się gdzieś jest położona, ma możliwość badania. Dzisiaj na terenie miasta mamy przynajmniej 4 zarządców dróg, nie tylko są drogi miejskie, ale drogi powiatowe, wojewódzkie, drogi krajowe, które niestety powodują, że nie wszystkie inwestycje mogą przechodzić przez miasto. Jakiś tam zaczyn rzeczywiście mamy przy okazji tramwaju. Są pewne plany rozwojowe dotyczące infrastruktury w kierunku Łodzi, ale też rozwijamy głównie infrastrukturę tą taką codziennego bytowania związana z otoczeniem parków, malinki i tu pewne połączenia związane z realizacją funkcji komunikacji dla rowerów są realizowane, co pozwoli przynajmniej kolejny element miasta połączyć ze sobą.
Dziękuję bardzo. Bardzo by nam zależało na dostosowaniu rozkładów jazdy komunikacji miejskiej do planów lekcji szkół zgierskich, na przykład autobusu numer 9 do początku zajęć lub autobusu numer 10 do końca zajęć, ponieważ one przyjeżdżają bardzo często 2 lub 3 minuty przed zakończeniem lekcji niektórych i po prostu uczniowie muszą czekać następną godzinę na nią. I pytanie mamy w takim razie, czy jest jakaś szansa, by został na przykład przebadany ten teren w kierunku zmieniania tych rozkładów lub czy nawet mogliby jako młodzież pomóc w tym i na przykład dostarczyć informacje, kiedy my kończymy takie zajęcia i kiedy by był lepszy taki rozkład. Oczywiście, że tak, witam wszystkich serdecznie również. Kochani, jak najbardziej wasza aktywność jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli macie tego typu spostrzeżenia, że jakiekolwiek połączenia nie są dostosowane do waszych potrzeb, ja gorąco namawiam chociażby przez Samorząd Uczniowski do złożenia takiego pisma, czy to do prezydenta, czy do miejskich usług komunikacyjnych. My wiele takich sygnałów przyjmujemy i reagujemy na to. Pamiętajcie, rozkład jazdy nie jest dany raz na zawsze, jest po to, abyśmy dostosowywali te rozkłady do potrzeb mieszkańców. Nie ukrywam, że taka rewolucja w rozkładach jazdy pewnie w drugiej połowie roku może nastąpić, bo jak widzicie, łódzka kolej aglomeracyjna już wyremontowała się, okiełznała, wpuszcza coraz więcej kursów. To za chwilę dla was będzie ważne, bo pewnie będziecie jeździli chociażby na uczelnię do Łodzi i szybkie przerzucenie was z różnych części miasta, chociażby na pociąg, będzie bardzo ważne. Także jeżeli macie uwagi do rozkładów, składajcie takie informacje, wystarczy także zadzwonić. Będziemy to brali pod uwagę i na pewno postaramy się, aby to było do waszych potrzeb dostosowane. Dziękuję. Dziękuję również. Jak miasto mogłoby pomóc ludziom należącym do mniejszości różnych, będących celem dyskryminacji w społeczeństwie? Bardzo wiele jest takich możliwości. Działają u nas przedstawiciele chociażby mniejszości romskiej na terenie Zgierza, mają swojego opiekuna, który tutaj w uzgodnieniu z panem prezydentem, z Wydziałem czy Edukacji, czy Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych działa. Jeżeli inne mniejszości mają jakiekolwiek wnioski czy postulaty do tego, abyśmy im pomagali, jak najbardziej jesteśmy otwarci. W tej chwili, jak wiemy, największą, i tu chciałbym powiedzieć w sposób zdecydowany, niby można by powiedzieć mniejszością, ale ze powodu tego, jak zachowują się nasi goście z Ukrainy, trudno o nich mówić mniejszością. Oni u nas już dawno byli. W tej chwili ja tylko dopowiem, Marek mówił, że mamy 256 dzieci w szkołach i przedszkolach. Łącznie zarejestrowanych Ukraińców, tych, którzy przyjechali z powodu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jest 1504. W różny sposób próbujemy im pomagać. Między innymi to, co było też mówione, organizując dla nich specjalne zajęcia, naukę języka, wycieczki po mieście, czy też upowszechnianie naszych miejsc, takich chociażby jak Stary Młyn, żeby też z tego mogli korzystać. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, wykorzystać te 60 sekund dodatkowe. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli macie też swoich kolegów, koleżanki, które z różnych przyczyn czasami się nie chcą angażować, nie chcą się uzewnętrzniać w tych tematach. Można śmiało do nas w tych sprawach też podchodzić. Przygotowujemy różnego rodzaju programy profilaktyki, które mają tym celom pomagać. Nie robimy ich tylko i wyłącznie sami, robimy to ze specjalistami, często z organizacjami pozarządowymi po to, aby w tych obszarach, w których jest taka możliwość pomocy, ją zwyczajnie w świecie udzielać. Na to są zupełnie inne środki przeznaczone w ramach chociażby tak zwanego programu kapsulowego, gdzie mamy pewne wpływy z tak zwanego ze sprzedaży alkoholi w mieście. One są typowo dedykowane na różnego rodzaju działania profilaktyki w tym kontekście. Możemy je też wykorzystywać na takie założenia programów pomocowych. Dziękuję bardzo. Jakie realne problemy widzą państwo w niedalekiej przyszłości w naszym mieście? Bez wątpienia największym problemem jakby jest kwestia demografii. To jest coś, co dotyczy nie tylko naszego miasta, ale można powiedzieć całego obszaru kraju, głównie województwa łódzkiego. Chociaż w dużym stopniu zaczynamy sobie z tym radzić, a tak naprawdę sama społeczność lokalna zgromadzona na tym obszarze
wybiera takie miejsca, które są nam bardziej przyjazne do życia, do tego codziennego funkcjonowania. I to jest takie nasze spektrum działań na najbliższe lata w ramach budowania strategii, tworzenia tej strategii, aby tworzyć miejsce przyjazne do funkcjonowania, do takiego codziennego bytowania. To, co wszystko się dzieje w ramach realizacji przedsięwzięć w mieście, nie jest jakąś tam zwykłą ruletką, którą gdzieś wybieramy, jakieś działania, inwestycje, które są tworzone, modernizowane obiekty po to, żeby coś zrealizować, czym się móc pochwalić. Raczej pewnego założenia tworzenia od tych atrakcji codziennego funkcjonowania przez współpracę z różnymi podmiotami, aby tworzyć miejsca, w których, tak jak na różnych systemach, chociażby skandynawskich, ten obszar funkcjonowania w obrębie 15 minut od swojego domu jest najlepszy, najbardziej pozytywnie odbierany, bo jeżeli mamy możliwość przyciągania mieszkańców z takiej większej Łodzi, co się niestety dzieje, na niekorzyść Łodzi, na naszą korzyść, tworząc im warunki do funkcjonowania, trzeba też im zagwarantować pewną możliwość, aby będąc już w tym mieście, korzystali z pewnych usług, mieli możliwość tutaj realizowania swoich codziennych potrzeb życiowych. I tutaj w jasny sposób można powiedzieć, że rzeczywiście demografia, więc po pierwsze starzenie się społeczeństwa i coraz większa grupa osób, które potrzebują pewnego rodzaju zaopiekowania, wsparcia i też danie im możliwości bycia aktywnym. To nasi seniorzy, którzy pokazują ciągle nową twarz i nowe aktywności. Ale to też to, o czym pan prezydent przez skromność nie powiedział. To stary młyn, to malinka, to nowa hala sportowa, to za chwilę rozpoczęcie działań przerabiania starego MOK-u na żłobek po to, żeby wam młodym ludziom przekazać informacje, warto w tym mieście zostać. To miasto się rozwija, ono się rozwija dla was. Czyli po to, żebyście swoje centrum życiowe chcieli na przyszłość związać z tym miastem. Też jeszcze dużo działań ekologicznych, to ciężkie wyzwania przed władzami miasta, ale to jest to, co da możliwość jakby zmiany w ogóle wizerunku miasta i sprzedaż naszej marki, miasta marki na zewnątrz. Dziękujemy. Czy jeszcze pan powiedział na nasze pytanie, ale tutaj jest pytanie, powiedzmy, że powiązane w pewien sposób. Jakie możliwości rozwoju mogłyby spowodować zatrzymanie młodych ludzi w naszym mieście i w jaki sposób są one realizowane? No, poniekąd można powiedzieć, że na to odpowiadaliśmy. Rzeczywiście te wszystkie działania, takie polityki władz lokalnych mają ukierunkować właśnie na chęć pozostawania. Tu jest wiele elementów, które na to się niestety muszą składać. Od edukacji przez zagwarantowanie takiego systemu naturalnego przejścia w ramach różnych poziomów edukacji, korzystania z pewnych narzędzi powiązań. Bo jeżeli mówimy o systemie edukacji ponadpodstawowej, to już niekoniecznie jesteście tym wyjątkiem, z czego ja jestem dumny, ale większość działań jest w rękach zupełnie innego organu administracji, starosty powiatowego. Natomiast tutaj też duże ukłony i kierunki działań nasze, żeby zagwarantować możliwość chociażby takiego powiązania naturalnego, nie dając wam przy tym jakichś ewentualnych możliwości innych wyborów, korzystania z większej możliwości działań w Łodzi. Przepraszam najmocniej. Te wszystkie elementy związane właśnie z realizacją polityk prospołecznych, gdzie tworzymy miejsca dla rodzin, dla nowych miejsc pracy, stworzenia warunków dla dalszego życia i funkcjonowania, mają budować ten wymiar, który ma zapewnić wam, młodym ludziom, chęć pozostawania w tym mieście. Dziękujemy bardzo. Mamy takie pytanie. Czy jest możliwość przeprowadzenia swego rodzaju plebiscytu na temat filmów, które były wypuszczane tutaj w kinie? Ze względu na to, że czasami również młodzież albo i starsze społeczeństwo zgierza, chciałby jakiś film, nawet nie najświeższy, ale konkretnie obejrzeć. I czy jest taka szansa? Ja króciutko, najwyżej oddam jeszcze głos prezydentowi Bączakowi. Jakby w ramach struktury miejsca, w którym jesteśmy, Miejskiego Ośrodka Kultury, mamy też i klub dyskusyjny, mamy też i kwestie związane z kinematografią szeroko rozumianą. Te tematy warto poruszać w ośrodku kultury, uczulać te osoby, które na co dzień nad tym czuwają, żeby tego typu propozycje, rozwiązania gdzieś prowadzić. To się dopiero zaczęło. Próbujemy rozwijać ten element tej infrastruktury Domu Kultury po to, żebyśmy mieli fajne miejsce do codziennego bytowania, ale właśnie spełniania swoich marzeń realizacji. Mamy przecież
różnego rodzaju pokazy plenerowe, mamy różnego rodzaju kwestie związane z pokazami kinowymi, które tutaj w ramach różnego rodzaju festiwali się odbywają. Jeżeli są tylko takie potrzeby, zgłaszajcie te sugestie, bo myślę, że warto słuchać też Was. Mamy tutaj osoby odpowiedzialne w MOK-u za to, które na co dzień to realizują. Do nich zwyczajnie można przyjść, z nimi zwyczajnie porozmawiać, tak i z nami, po to, żeby spełnić oczekiwania tej grupy młodych, ale też i każdego innego pokroju społecznego, jaki mamy w mieście. Przecież to nie jest realizowane samo dla siebie, tylko ma odpowiadać całym potrzebom, jakie są stawiane przez nas, odbiorców. Być może jak sami zauważyliście, w tej chwili po uruchomieniu Starego Młyna ruszyło to kino, często weekendowe. Jak sami spojrzycie, to tytuły, które udaje nam się ściągnąć, to w zasadzie bardzo świeże filmy, czyli te, które są w tej chwili także na topie. Tego to będziemy chcieli kontynuować, stąd wspomniana osoba w MOK-u, o której prezydent powiedział, która zajmuje się stricte kinem. Stąd aplikowanie o środki na doposażenie tej sali w profesjonalne nagłośnienie. Za chwilę będzie też aplikowane na profesjonalny projektor i będziemy tutaj mieli naprawdę warunki jak w najlepszych kinach, przy oczywiście sali, jaką mamy, ale Wasze podpowiedzi, uwagi jak najbardziej. Tutaj już nawet w MOK-u możecie swoje zgłaszać, także nacelowane na przykład seanse, które chcielibyście, żeby dla Was na przykład, dla szkoły też się odbywały. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Posłuchaj się jeszcze jedno pytanie z naszej strony. Czy jest szansa na stworzenie autobusu kursującego nocą? To znaczy w godzinach, w dniach od piątku do poniedziałku, w godzinach tak wczesnym ranem i późno nocą? Myślę, że oczywiście tak. Wszystko, ja bym w szczegółach, także tutaj mówimy o pieniądzach, które jako miasto musimy do tego dołożyć. Są prowadzone już pierwsze rozmowy. Były kiedyś pytania i to od razu odpowiem. Były pytania, dlaczego nie ma nocnego tramwaju do Łodzi. Nie ma tramwaju do Łodzi nocnego, ponieważ w Łodzi nie ma nocnych tramwajów. To jest taka podstawowa rzecz, tylko są autobusy. Są prowadzone w tej chwili rozmowy na temat, jeśli chodzi o połączenia z Łodzią, to połączenia weekendowe, czyli piątek, sobota, być może też niedziela wieczór i w nocy, kiedy wiadomo, część z Was już nie zaspokoi swoich potrzeb kulturalnych na terenie naszego miasta, a mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej, a to wybiera się do Łodzi i musi jakoś wrócić i będziemy chcieli z tym pomóc. Natomiast jeśli chodzi o sam autobus po Zgierzu, podana jest i robiona jest taka analiza, te autobusy po godzinach, w których w tej chwili autobus funkcjonuje, na razie pokazują niestety znikome zapotrzebowanie, jeśli chodzi o jakąkolwiek podstawę ekonomiczną do jego puszczenia, ale jest to brane pod uwagę, bo w pierwszej kolejności na pewno połączenie z Zgierzu. Jasne, dziękujemy. I teraz wytworzyliśmy takie propozycje, można powiedzieć, stworzenia listy przez miasto, która mogłaby być wysłana do gestii przedsiębiorców mniejszych i większych, z zapytaniem, czy przedsiębiorcy są w stanie wytworzyć na przykład staże dla młodzieży licealnej lub technikum. I wtedy, bo ciężko jest dotrzeć często do takich osób, albo nie wiemy, że takie biznesy w Zgierzu są, albo ciężko do nich dotrzeć, albo są tylko propozycje dla konkretnych profili w technikum bardzo często. I czy byłaby szansa, żeby coś właśnie w stylu listy, gdzie można po prostu zobaczyć, że dalsze są na przykład te różne biznesy, no wtedy to też również kreuje dla tych biznesów teoretycznie dalszych pracowników lub prace wakacyjne na przykład. Ciekawa propozycja rzeczywiście, bo jakby tak bazując na wiedzy naszej, chociażby z punktu widzenia, no częścią informacji dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, ale to jest raczej kierowane do osób, które rzeczywiście poszukują, wiedzą gdzie się udać. Dla Was czasami nie ma tej alternatywy, żeby na poziomie już podejmowania wyboru kierunków, chociażby nawet wiedzieć jakie drogi wybierać, co się może łączyć z dalszym ewentualnym tutaj wykonywanie pracy zarobkowej już na miejscu w samym mieście. Rzeczywiście, tutaj prezydent Buczek podpowiada, myślę, że
temat nie tyle dla samego urzędu, co wprost mówiąc do Zgierskiego Centrum Usługi Przedsiębiorcy, żebyśmy to, co mamy w swoim portfolio, czyli te wszystkie firmy, poprosili o zbiór takich informacji, które mogą być skierowane do Was, do uczniów szkół, dających informacje, jakie profile zawodowe, jakie kierunki działania, oprócz tych, które chociażby związane są z profilami zawodowymi, czy bardziej technicznymi, dają możliwości bycia i gdzieś rozwijania się, tak aby ewentualnie z punktu widzenia stażu, podejmowania praktyk, była możliwość już dzisiaj decydowania się albo kierowania się i ze wskazaniem osób, które ewentualnie w tym zakresie podejmują. My będziemy, myślę, to wdrażać rzeczywiście, bo to ciekawa koncepcja, która może Wam tylko ułatwić dalszy wybór życiowy. Ja tylko mogę zobowiązać się, że na najbliższej Radzie Gospodarczej, która działa przy Prezydencie Miasta Zgierza, która odbywać się będzie akurat w przyszłym tygodniu, ten temat na pewno zostanie podniesiony jako Waszego autorstwa, bo naprawdę jest trafiony i warto się nim zająć. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego, o czym mówili Państwo wcześniej, to znaczy o stwarzaniu warunków dla młodzieży i jakby chęć utrzymania jej w naszym mieście i razem z uczniami liceum, samorządem, no tak by tak mówię. W każdym razie myśleliśmy o tym, żeby stworzyć takie miejsce, w którym młodzież mogłaby się spotykać, jakby większe miejsce, w którym młodzież mogłaby się razem spotykać z przyjaciółmi, jakieś miejsce, w którym mogliby się odstresować. I wpadliśmy na pomysł, że mógłby być to klub taneczny. Jest to według mnie dobra propozycja z tego względu, że no nie ma już takiego klubu, a jakieś są z tego na pewno benefity dla młodzieży. Dziękuję. Powiem Wam szczerze, nigdy się nie zastanawiałem, abyśmy jako miasto prowadzili klub muzyczny, ale może to jest jakaś koncepcja. W każdym razie tak, mogę powiedzieć wprost, jest to jakiś deficyt tego typu miejsc w naszej przestrzeni. Tak jak nie było kina przez wiele, wielu lat, chociaż były kiedyś dwa. Był z tym duży problem. Zawsze łączy się to z pewną powierzchnią do wykorzystania. Nie ukrywam, że też młynie z takim zamysłem przy nowej strategii, o której wspominałem, żeby był miejscem dla młodzieży, żeby tutaj ta aktywność wasza była jak największa. Oczywiście często z kulturą nie musi się tą wysoką być związane, bo tu też się odbywają przecież wernisaże, pokazy różnego rodzaju, ale mogą być naturalnym miejscem, zwłaszcza, że ta przestrzeń zewnętrzna też się będzie zmieniała, co mam nadzieję trochę odczaruje ten obszar, który przez nas wszystkich jest różnie postrzegany ze względu na pokrój społeczeństwa, jaki kiedyś przez lata w tym rejonie zamieszkiwał. Natomiast można by podsunąć oczywiście takie rozwiązania i tu bardziej z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta, chociaż to zawsze się z tą strefą ekonomiczną wiąże. Czy jest szansa na stworzenie takich miejsc? One są dalej trochę w deficycie i nie ukrywam, że to, co się zaczyna zmieniać, pojawiają się różnego rodzaju lokale, kawiarnie, przestrzenie takie do spędzenia tego wolnego czasu poza McDonaldem, który zawsze tutaj był, dają w końcu jakąś naturalną możliwość, że będziecie mieli szansę rozwijania się. Okej, dziękuję. A jeszcze jedno pytanie. Czy my jako młodzież mamy jakby możliwość wychodzenia z takimi inicjatywami i czy mamy wpływ na tworzenie ich w jakimś stopniu i realizację? Nigdy Was tego prawa nikt nie pozbawi, to mogę tak powiedzieć, bo jeżeli macie jakieś koncepcje, które są różne, przemyślane bardziej lub mniej, to ja zachęcam. To nie jest tak, że ja jako prezydent, my jako urzędnicy nie jesteśmy dostępni, czy to w ramach samorządu uczniowskiego, czy nawet placówki, czy Was indywidualnie, jeżeli macie jakąś taką potrzebę, nasze drzwi są otwarte, żeby też Was czasami nakierować albo uzmysłowić, że pewne działania właśnie nie są możliwe, ale też poszukać wspólnie rozwiązania na jakąś taką drogę podejścia, którą byście chcieli, była zrealizowana, a może Was z kimś skomunikować, co nam jest czasami łatwiej robić, kto pozwoli Wam realizować te cele, bo to są czasami drobne rzeczy, może poza tym klubem muzycznym, które mogą być zaaranżowane w przestrzeni, ale które tak naprawdę urozmaicą Wam ten czas i miejsce, w którym byście chcieli przebywać. Takie miejsca będą się tworzyć, jak wspomnianego starego młyna na osiedlu w części parkowej, którą przybieramy i kształtujemy, będziemy też takie miejsca robić, żeby to było miejsce dla spędzania czasu. Oczywiście nadal to nie będzie wspomniany klub, ale myślę miejsce, w którym
różnego rodzaju w konsultacjach z Wami będą pojawiać się przestrzenie, które Wam będą przydatne do takiego codziennego egzystowania. Okej, okay, dziękuję. I w sumie ostatnie pytanie. Czy młodzież mogłaby pomóc w realizacji różnych pomysłów właśnie takich jak klub albo jakieś inne rzeczy? Tak, zdecydowanie też przydatne. Mieliśmy trochę taką dyskusję prowadzoną trochę z młodszą młodzieżą, żebyście się nie obrazili, na etapie na etapie prowadzenia rozmów nad rewitalizacją Malinki. Wtedy określaliśmy wspólnie w dyskusji, co tak naprawdę byłoby oczekiwane, jakie były zamierzenia i one tak naprawdę były przekładane w wspólne plany i działania. Tutaj, jeżeli macie jakąś koncepcję, o której my czasami nie mówimy, albo której nie realizujemy, abyście widzieli, żeby w tych przestrzeniach publicznych, żeby coś się pojawiało, to z chęcią w to się włączymy. Może właśnie na forum, czy to Rady Gospodarczej, czy podmiotu, z którymi współpracujemy, jest szansa, nie wiem, zainteresować przedsiębiorców z terenu Zgierza, żeby uruchomili dla Was jakiś tam element takiej możliwości, czy różnego rodzaju scen, które będą Was zadowalać z punktu widzenia odbiorów artystów, których są przez Was oczekiwani, czy właśnie przy okazji Święta Miasta, zakończenia lata, czy innych inicjatyw, imprez, jakie się odbywają, żebyście też w jakiś sposób spełnili swoje oczekiwania, czy też przekazali swoje oczekiwania nam do zrealizowania w ramach tych wydarzeń, żeby to była pewna cykliczność przedsięwzięć, które mogą się dla Was w mieście odbywać. Dziękuję bardzo. We wstępie chciałem się jeszcze raz przywitać i chciałem podjąć temat ekologii, który jest dość ważny, tym bardziej w naszym mieście, ponieważ jak wiemy, no, bardzo spore składowiska w zakładzie Boruta, między innymi na ulicy Miroszewskiej, jest to około 1500 ton tak naprawdę wszystkich odpadów, w tym też komunalnych, po zakładach, farbiarni. No i tak naprawdę nie wiemy, co się z tym dzieje. O temacie było tak naprawdę bardzo głośno kilka lat temu i tak naprawdę wszystkie stacje telewizyjne o tym mówiły. Wtedy urząd podejmował pewne kwestie, lecz no, aktualnie nie wiemy, co się z nimi dzieje. I zależy mi na konkretnych odpowiedziach, mianowicie co teraz urząd robi z właśnie między innymi tymi odpadami, bądź też przy Malince, jeśli mówiąc wcześniej już o realizacji Malinki oraz ogólnej poprawie, no jak wiemy, tam też jest wysypisko. I to wysypisko już od kilku lat jest tak naprawdę nieaktywne, a tak naprawdę odpady cały czas się zbierają i nawarstwiają. Dziękuję. To tak porządkując, bo temat czasami do przysłowiowego innego kotła się wrzuca. Trochę jest tak, że trzeba rozdzielać funkcje dawnych składowisk poburucianych. Tych elementów związanych z dalszą ich egzystencją na skutek działania podmiotu prywatnego, który na tych terenach składowiskowych funkcjonował i działał, od elementu związanego ze sławetnym pożarem, jaki miał miejsce i paleniu się odpadów, które zostały tam nagromadzone na skutek wydanych przez starostwo wtedy decyzji. Te elementy są dosyć istotne, bo one bynajmniej nie dają się opowiedzieć w półtorej minuty. Zjawisko ważne, żeby usunąć to, co najbardziej zagraża, czyli te elementy poskładowiskowe. Dzisiaj jesteśmy na takim procesie, w którym zdecydowanie podjęliśmy działania, które odebrały własność czy użytkowanie tego terenu prywatnemu właścicielowi. Udało się, że tak powiem, żeby to wszystko wróciło nie do miasta, bo to nigdy miasta nie było, ale wróciło do reprezentanta Skarbu Państwa, jakim jest starosta. Dzisiaj prowadzimy rozmowy, negocjacje na temat zapisów protokołu dotyczących przekazania tego terenu do miasta dla potrzeb prowadzenia procesu rekultywacji. Jesteśmy w trakcie dosyć dużych działań inwestycyjnych w oparciu o środki norweskie i pozwolę sobie tutaj mały wyłom poza te ramy czasowe też zrobić, żebyście też mieli uzmysłowienie co do tego zjawiska, gdzie prowadzimy de facto analizy tego, z czym mamy do czynienia, jaką skalę problemu, bo to bynajmniej nie jest 1500 ton, będzie to o wiele większy zakres działań związanych z tym przedsięwzięciem. Tam odpady mamy niebezpieczne, tam mamy nagromadzone odpady komunalne. W toku działania właśnie prywatnego podmiotu mamy dawne składowiska gipsów i popiołów, które z terenów poprzemysłowych zostały tam wprowadzane przez zakłady przemysłu barwników Boruta.
Wiele problemów, które przez lata były tolerowane, nawarstwiały się i dzisiaj po prostu trzeba opracować jedno spójne działanie, pozyskać na to działanie bez przede wszystkim środki finansowe. To nie będzie ani milion, ani 2 miliony złotych, to będzie kilkanaście, albo nie kilkadziesiąt, albo nie kilkaset milionów, które będzie trzeba w ten obszar włożyć, aby go zrekultywować i doprowadzić przynajmniej na lat 50, bo tak to mówią przepisy, do zachowania jakichkolwiek procesów, które mogą wywoływać zjawiska niebezpieczne dla nas, dla mieszkańców miasta, dla naszych przyszłych pokoleń, dla waszych następców, tak aby tutaj było rzeczywiście taki obszar przyjemny i do funkcjonowania życia, przede wszystkim bezpieczny. Co innego z terenem tego pożaru, gdzie już zostały w końcu określone przez Naczelny Sąd Administracyjny rozwiązanie problemu, kto ma de facto uprzątnąć te odpady, bo był przez 3 lata, bez mała, jak nie 4, konflikt między marszałkiem województwa a starostą powiatowym, który z tych podmiotów, tych organów ma uprzątnąć te składowiska. Dzisiaj wiemy, że to jest marszałek, prowadzimy dzisiaj działania, rozmowy, żeby marszałek przede wszystkim przeprowadził procedury administracyjne dla przyspieszenia, ewentualnie usunięcia przez podmiot, który je tam nagromadził tych odpadów. Ewentualnie, jeżeli nie, wykonał to we własnym zakresie, oparcie o budżet nie miasta, a budżet Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Łódzkiego, ewentualnie pozyskują na ten cel środki. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie nabierało tylko i wyłącznie przyspieszenia. Kwestia Szczawińskiej, rzeczywiście też pewnie w zaszłości od składowiska komunalnego, które jeszcze od strony Szczawińskiej wygląda jak cię mogę. Jak się wchodzi na Malinkę, wchodzi się po górach Wilamowskich, idzie się na ścieżki piesze. Wygląda to tak licznie, bo kolejne opady deszczu odsłaniają te zwałowiska odpadów, które tam zostały nagromadzone. Dzisiaj zmartwienie znowu po stronie miasta już wyłącznie. Robimy dokumentację. Niestety już nie ma takich czasów, że można po prostu wejść, coś zabrać, uprzątnąć. Wszystko trzeba przeprocedować. Jesteśmy na etapie finalizowania, można powiedzieć, takich dokumentów, które pozwolą nam szukać środków, po pierwsze, pozyskać je i coś z tym terenem zrobić, uprzątnąć w większości, albo przynajmniej tak umownie zrekultywować, jak to się ładnie nazywa, żeby tego zjawiska nie było widać i żeby było bezpiecznie znowu dla nas wszystkich. Ale najbardziej problematyczne zjawisko, które jest, to rzeczywiście tereny poburciane i to jest priorytet dla mnie, jakby z punktu widzenia też i kolejnych działań na strategii miasta, bo to te tematy środowiskowe, na nich dzisiaj stawiamy. Mając środki chociażby z programu norweskiego, o którym dzisiaj tam chwaliliśmy, że pozyskaliśmy pieniądze, już oparcie o nie realizujemy pewne inwestycje, żeby wam, nowym pokoleniom, przyszłym pokoleniom mieszkańców, mam nadzieję na stałe tego miejsca, dać możliwości rozwojowe i takiego bezpiecznego tutaj po prostu życia. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, też na temat. Jak wygląda obecnie sytuacja kontroli właśnie tego, czy mieszkańcy tak naprawdę palą tym odpowiednimi po prostu substytutami do palenisk, czy na przykład nie palą śmieciami, bo z historii właśnie ludzi, którzy między innymi mieszkają w okolicach Piątkowskiej, z tego co słyszałem, po prostu mówią, że latem, późnym wieczorem nie da się wyjść, ponieważ no, jest takie zanieczyszczenie i taki no, smród po prostu. Jeśli chodzi o te kontrole, oczywiście one się odbywają tygodniowo, podpisuje gdzieś około 20-30 pełnomocnic dla Straży Miejskiej, która przeprowadza tego typu kontrole. Oczywiście te kontrole są albo w przypadkach namierzenia jakiegoś podejrzanego dymu, który stąd się wydobywa, albo często zgłaszają właśnie nieprzyjemny zapach, czy jakieś inne rzeczy uciążliwe sąsiedzi. Natychmiast podejmowane są takie działania. Zresztą Straż Miejska publikuje takie informacje o tym, jeżeli taką osobę czy taki podmiot wykryje chociażby na Facebooku, żeby wszyscy mieszkańcy to widzieli. To też nie ma działać tylko po to, żeby kogoś ujawnić, ale żeby prewencyjnie pokazać i żeby to dotarło do osób, które to robią albo chciałyby to robić, że po prostu w paleniskach, w piecach trzeba palić tylko tym, co jest prawem dopuszczone. I też te programy, które są na chociażby wymiany źródeł ciepła, znów są po to, aby już jakby odchodzić od wszystkiego, co jest spalane w domach, przechodzić na źródła ciepła, czy to gazowego, czy proekologicznego, jakiegoś solarnego, czy też ciepło systemowe z elektrociepłowni. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważna informacja.
Wszystkie elektrociepłownie w Polsce, które są, one muszą spełniać wszelkie normy. One nie emitują tej niskiej emisji, którą mamy w mieście, która nas tak truje. To są te małe piece, które są w naszych pojedynczych mieszkaniach czy domach. Ja jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę to po naszej, wszystkich stronie jest trochę takie budowanie świadomości i reagowanie często, bo z tym jest problem, że czasami przymykamy oko, nawet wśród najbliższego otoczenia, że coś się dzieje, jeżeli będziemy na to reagować, uświadamiać się wzajemnie, ale też często zachęcać wy, starsze pokolenia, żeby mimo wszystko tą świadomość budować. Generalnie będzie trochę prościej, zwłaszcza wykorzystując różnego rodzaju programy, będzie możliwość też redukcji tych wszystkich niskich emisji, które pojawiają się. Natomiast budowanie świadomości, uczulanie, reagowanie, no jest to najbardziej wskazane, bo inaczej możemy podejmować wiele prób, ale efekt tego będzie taki, jaki będzie. Musimy wszyscy na to mieć wpływ. I jeszcze tylko wracając do infrastruktury, jeśli chodzi o budowę różnych ścieżek rowerowych bądź tam rolkowych, czy macie Państwo w planach renowację niektórych dróg dla po prostu samochodów, bo po obecnej zimie teraz jest w niektórych miejscach tragicznie, między innymi na Gałczyńskiego, na wylocie w stronę Aleksandrowa. No, jak wygląda Państwa stanowisko? Można powiedzieć, można mieć wiele do życzenia. I to jest trochę to, o czym wspomniałem Wam, jakby mówiąc wcześniej o tych kwestiach, takich problemów na co dzień, z którymi mierzy się prezydent. I każdy wie o tym, że mamy te kategorie dróg. Różne podmioty za dane ulice odpowiadają. Akurat Gałczyńskiego jest tą przykładem, która jest jedną z głównych ulic, zwłaszcza w osiedlu, a przynależy pod starostwo powiatowe. I miasto nie może finansować inwestycji. Całe szczęście dzisiaj jakiś progres następuje, bo na ulicy Musierowicza i pierwszy odcinek Gałczyńskiego do Parzęczewskiej udało się pozyskać środki finansowe, ten odcinek będzie modernizowany. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, oczywiście to jest ten okres, w którym pewne procesy związane z modernizacjami dróg w każdym roku się zaczynają i są prowadzone. To są często naprawy punktowe na ulicach, to są często poprawy takich infrastruktury dróg gruntowych, które niestety po okresach zimowych, a teraz jeszcze przy takich opadach deszczu cierpią najbardziej. Staramy się to zmieniać, rozwijać, szukać też przede wszystkim środków finansowych, których możemy się zasilać dodatkowo na modernizację. I mamy kilka takich już inwestycji w toku, które modernizujemy, żeby poprawić tę infrastrukturę. Na inne czekamy na rozstrzygnięcia, bo poskładaliśmy też wnioski. I też angażujemy swoje własne środki, żeby nie tyle łatać, co odcinkowo też już zmieniać te nawierzchnie, wymieniać je na nowe. I to się rzeczywiście będzie w ramach tegorocznych działań jeszcze odbywało. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Możemy teraz zapytać ewentualnie publiki, czy ktoś ma jakieś pytania i chciałby zapytać? Śmiało. To ja może chciałbym tutaj. Jeszcze na wstępie chciałem się witać jeszcze. I do tej infrastruktury drogowej. Nie wiem, jak to wygląda w tym konkretnym miejscu, ale na przykład ja osobiście mieszkam na dzielnicy Krzywie. No i tam z tymi drogami jest pewien problem i tak naprawdę na całej tej dzielnicy. Po drugiej stronie długiej widziałem, że tam są modernizowane ulice, jest tam coraz lepiej to wygląda wszystko. Natomiast na Krzywiu jedyny chyba remont, jaki był robiony, to tam połowa ulicy Bema. I to w sumie na tyle z tych remontów było, a rzeczywiście sytuacja tam no nie jest kolorowa. Masz, powiem Ci szczerze, rację, ponieważ jakby w układzie generalnym ilości dróg, zwłaszcza w obszarze osiedla Krzywie, gdzie dominuje mimo wszystko drogi gruntowe, ta ilość dróg z mineralną nawierzchnią jest zdecydowanie mniejsza. Mamy jeszcze jakieś drogi technologiczne typu Kachanowskiego, gdzie są płyty. Jest dominująca. Na 160 km dróg w mieście, 80, połowa z nich to drogi gruntowe, więc jakby pewne procesy następują w obszarze całego miasta. Niedawno, w tamtym roku robiona była ulica Hordliczki dla przykładu tego osiedla, natomiast wszystkie pozostałe
związane z remontami Wiedziórskiej, Kochanowskiego, Nadrzeszcza, jak będziemy patrzeć w kierunku nawet osiedla Rudunki, czy Lewandowskiego, no rzeczywiście wymagają jeszcze licznych nakładów finansowych, nawet te, które są asfaltowe, bym powiedział, lekko są wysłużone. Po drugiej stronie nadal na Osiedlu Krzywy rzeczywiście udało się zrobić kompleksowo ulicę Zawiszy, Jagieły, te łączniki, cała Letnia, to gdzieś też trwało, to też wynikało z faktu pozyskiwania dofinansowania. Jeden problem dotyczący takich modernizacji, moi drodzy, generalnie, jeżeli chodzi o miasto, jest taki, że dzisiaj nie daje się niestety zawsze wykonać tylko i wyłącznie takiej przysłowiowej nakładki, żeby poprawić tą infrastrukturę. Trzeba często wejść tą infrastrukturę techniczną, odwodnienia, które są najdroższe z tego wszystkiego, często niewidoczne, te procesy zachodzą, a ich nie widać w ostatecznym wyniku, nie poruszamy się po lepszych nadal drogach, dopiero to następuje za jakiś czas. I tu jeszcze takie jedno pytanko, oczywiście dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie dotyczące też w sumie po części Krzywia. Tam jest połączenie między Krzywiem a Rudunkami. Jest to ulica bodajże Legrzanki, coś takiego. I też chciałem się dopytać, jak to wygląda, no bo została teraz zamknięta, tak? I no, mimo wszystko takie połączenie było to w miarę korzystne dla wszystkich mieszkańców. I chciałem się po prostu zapytać, jak to wygląda. Jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, rzeczywiście została zamknięta ze względu na przerwany przepust. Jak mnie pamięć nie myli, tam ten przepust jest do całkowitego remontu. My będziemy to wykonywać. Problem jest, jak w wielu przypadkach, złożony. To wynika pewnych zaszłości, że wiele obszarów nie było rewidowanych w zakresie takich własności, tytułu prawnego do nieruchomości. I wspomniana Zegrzanki, czy będziemy ją nazywać drogą gruntową, czy przedłużeniem Nadrzecznej, znam jak zwał, łącząca tak naprawdę Krzywie z Rudunkami od Kochanowskiego do właśnie ulicy Nadrzecznej, ma jeden największy dylemat. Własność miasta na tym obszarze, pomimo że jest to taka droga gruntowa, jest na pasie 3 metrów najszerszym miejscu. Co powoduje, że dzisiaj zrobienie jakiejkolwiek tam drogi, poza poprawieniem przepustu i takiego utrzymania dotychczasowego poruszania się, częściowo również na terenach prywatnych, będzie pewnie możliwa do momentu, w którym nie nastąpią wykupy tych nieruchomości i poszerzenia do właściwej szerokości. Niestety przepisy są na tyle restrykcyjne, że narzucają na nas, żebyśmy w oparciu o odpowiednie ustawy, rozporządzenia utrzymywali szerokości pasa drogowego, który nie jest typową jezdnią, a całym elementem infrastruktury, którym miasto musi władać, żeby wykonać taki odcinek. I to pewnie bez takiej woli ze strony mieszkańców, właścicieli tych terenów, jeżeli nastąpi dobrowolnie, poprzez darowiznę chociażby nawet, będzie utrudnione, bo będzie związane z wykupem tych nieruchomości, co znowu angażuje środki finansowe, nie pozwala na zrealizowanie inwestycji. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Spróbuję, stary. Okej. Dzień dobry. Ja chciałbym się jeszcze zapytać o autobus do Ozarkowa, ponieważ autobusy do Ozarkowa kiedyś jeździły nocą, a teraz nie jeżdżą. Tak, teraz nie jeżdżą i tu się w pełni zgadzam. Ja mogę powiedzieć, że jako osoba odpowiedzialna za komunikację w mieście jestem odpowiedzialny za to, żeby komunikacja funkcjonowała i jeździła po mieście Zgierzu. W związku z tym, jeśli chodzi o zgierskie poruszanie się autobusami, to ze względu na to, że pozostali udziałowcy linii numer 10 dzisiaj, a wcześniej 46, czyli gmina Zgierz, gmina Ozorków, miasto Ozorków, no niestety nie były w stanie wydesygnować większych pieniędzy, to jeździ tych autobusów tyle, co jeździ. Natomiast na przykład dla Proboszczewic, żeby nie było dużego uszczerbku, została zwiększona liczba autobusów 10S, czyli tych, które dojeżdżają na strefę. Jeśli chodzi o autobus nocny, on będzie możliwy w momencie, kiedy no po prostu nasi sąsiedzi też wyjmą pieniądze i będą chcieli tej linii. Nie ma takich na tą chwilę głosów ze strony włodarzy tych trzech gmin, aby mieli na to dzisiaj jakby pieniądze czy chęć, żeby nocny autobus do Ozarkowa jeździł. Tyle mogę powiedzieć. No
No dobrze, dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zadać naszym gościom jakieś pytanie? Dzień dobry, ja chciałam się zapytać o Młodzieżową Radę Zgierza. Czemu kandydaci od nas ze szkoły nie są w tej Młodzieżowej Radzie Zgierza? Wybory, które były przeprowadzane, w tym momencie nasza szkoła miała zdalne lekcje, dlatego nie byliśmy w stanie przeprowadzić wyborów. Później zostało nam powiedziane, że zakwalifikuje się 3 kandydatów, natomiast nikt nie jest w tej radzie aktualnie. Nie wiem, kto tak powiedział, natomiast jak dobrze pamiętacie, mieliście 2 miejsca mandatowe jako szkoła w ramach ordynacji, która funkcjonuje. Rzeczywiście zadziała się taka sytuacja, że nieszczęśliwie przez COVID w okresie, kiedy były wybory, u was te wybory się nie odbyły. Natomiast w pozostałych wszystkich szkołach wybory się odbyły. I teraz, aby przeprowadzić wybory uzupełniające, czyli w placówkach, w których się wybory nie odbyły, najpierw trzeba było radę, która już została wybrana, bo nie da się, inaczej, nie da się przeprowadzić wyborów uzupełniających do podmiotu, którego nie ma. A ponieważ wybory się odbyły, więc ta rada została wybrana. Bez was, bo był akurat taki pech dla waszej szkoły, że nie byliście w szkole, bo mieliście tydzień bez funkcjonowania szkoły w związku z COVID-em. I teraz odbyło się już pierwsze posiedzenie rady. Ci, którzy zostali wybrani, zostali zaprzysiężeni. Jest teraz podstawa do tego, żeby wszcząć procedurę przeprowadzenia, ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających u was. W związku z tym, jak najbardziej, według mnie, tych przedstawicieli z waszej szkoły, których zdecydowanie brakuje, bo akurat tak się stało, że tylko jeden przedstawiciel szkół ponadpodstawowych w tej chwili jest na cały skład rady. I myślę, że z waszej strony tych 2 przedstawicieli będzie dużym wzmocnieniem. Myślę, że tutaj pan przewodniczący będzie ogłaszał takie wybory. Na pewno przekażemy tę informację. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkie pytania? Dzień dobry. Czy będą jakieś dofinansowania odnośnie Zgierskiego Szpitala imienia Marii Skłodowskiej w Zgierzu? Zadaję to pytanie, ponieważ korytarze są w bardzo złym stanie, śmierdzi na nich i także wygląd szpitala jest dość mocno odpychający. Czy właśnie będą jakieś dofinansowania? Musiałbym się wypowiedzieć, moi drodzy, za tak naprawdę organ prowadzący właściciela, bo szpital, jak sama nazwa wskazuje, szpitalem wojewódzkim, podlega pod marszałka województwa łódzkiego. Jest szpitalem dosyć istotnym dla naszego miasta, ponieważ większość osób w sytuacjach, kiedy tego wymaga, z niego korzysta. I nie tylko, bo przecież również z tych miejscowości zamiejscowych przyjeżdżają tutaj. Tutaj się wiele dzieje. Wiele rzeczywiście elementów związanych z rozwojem szpitala, różnego rodzaju oddziałów zostało już zmodernizowanych. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie chociażby przy braku tej takiej zależności z panią dyrektor, która gdzieś stara się o kolejne finansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ale także podmiotów zewnętrznych wspierać. Jest to dosyć duży zakres związany z remontami, ponieważ no tak jak większość szpitali, w ogóle służby zdrowia jest niedofinansowana i to jest takie powszechne niestety zjawisko. My mamy jako miasto swoje przychodnie rejonowe, Miejski Zespół Przychodni, Odwęczyski plus wszystkie te filie, które są przez osiedle porudunki widoczne i one jakby zapewniają też w naszym imieniu, w imieniu miasta taką podstawową opiekę medyczną w ramach kontraktu z NFZ-em. Szpital ma te oddziały specjalistyczne i myślę, że tutaj wszystkich starania, chociażby pod kątem rozwoju infrastruktury towarzyszącej, zmierzają ku temu, żeby odciążać szpital i dawać szansę, możliwości angażowania w środków finansowych na takie remonty bieżące. Mam nadzieję, że one w dalszych latach będą także następować. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja bardzo. Dzień dobry, ja też mam pytanie odnośnie komunikacji miejskiej, bo jednak jest to
dosyć większy, dosyć duży w sumie element naszego życia. Chciałam poruszyć temat taki, ponieważ no, rano, gdy poruszamy się autobusami do szkoły, zwłaszcza na Proboszczewicach, te autobusy kursują, z tego co pamiętam, co pół godziny i w momencie, gdy ludzie jeżdżą do pracy czy do szkoły, po prostu w autobusie o godzinie 8, 9 i 7 są takie tłumy, że często po prostu w tych autobusach drzwi się nie zamykają. Raz była taka sytuacja, że po prostu ja nie wsiadłam, bo już pan kierowca powiedział, że nie zmieści się więcej osób. I czy byłaby po prostu możliwość, aby zwiększyć częstotliwość jazdy tych autobusów tylko i wyłącznie w godzinach porannych, kiedy ludzie po prostu wybierają się do pracy i szkoły i to natężenie w tych autobusach jest ogromne. Okej, ja rozumiem ten problem, on się pojawia nie tylko na dziesiątce. Wiadomo, że w szczycie wszyscy chcemy wyjechać, czy to z Proboszczewic, akurat podejrzewam, że mówisz, że autobusie, który jechał, mówisz o dziesiątkach, które jadą z Ozorkowa. No jak już 10 S, to one nie są takie przepełnione, tam nie ma takiego problemu. I tutaj ja w pierwszej kolejności, bo też z Radą Osiedla ostatnio na ten temat rozmawiałem, proponowałbym, żebyśmy próbowali trochę przestawić się. My ewentualnie możemy podrasować te rozkłady jazdy na S-kach, tak żebyście wy z Proboszczewic mieli większy pożytek z tych autobusów na dojazd do szkoły i odzwyczaić się od myśli, że ja muszę jechać tą dziesiątką, w którą jedzie cały Ozorków, a próbować te puste autobusy, znaczy puste, nie puste, ale dużo mniej przepełnione autobusy, albo w ogóle nie przepełnione, które też od was z osiedla wjeżdżają i też dojeżdżają do Placu Pilińskiego, czy wręcz do kolejowej, zależy gdzie chcesz dojechać. I to jest taki pierwszy kierunek. Natomiast na pewno spojrzę na to i poproszę miejskie usługi komunikacyjne, żeby przyjrzeć się sprawie. Natomiast mówię, jeśli chodzi o te autobusy z Ozorkowa, one niestety z powodu tego, że tutaj koledzy już też opowiadałem, są okrojone przez gminy środki na te autobusy, ich jest mniej, a liczba osób z Ozorkowa czy z gminy, która chce jechać do, głównie umówmy się, po części do Zgierza, ale w dużej mierze do szkół czy do uczelni w Łodzi, ona się nie zmienia, w związku z tym po to jest to 10S, postaramy się jakby ewentualnie na to spojrzeć, czy nie dołożyć takich kursów, które by wam mogły pomóc bardziej jeździć tą S-ką niż dziesiątką. Super, dziękuję bardzo, właśnie o to mi chodziło, dziękuję. Ja mam jeszcze, dzień dobry, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące, jak długi może być czas realizacji takich pomysłów, które my wprowadzamy do realizacji w mieście? Tak, często bywa, wszystko zależy od skali. Tak jak mówiliśmy na początku, o samym budżecie, te większości inwestycje są z założeniem przygotowywane do realizacji w toku roku. Nie mamy takiego wolnego worka środków finansowych, które możemy aktywować w toku roku. Tutaj jak trochę w budżetach naszych domowych. Wystarcza na tyle, ile mamy możliwości. I dzisiaj często przymiarka dobra do pomysłu i jego skosztorysowanie, chociaż może w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym momencie, gdzie zmienność na rynku, zwłaszcza świadczonych usług, jest dosyć duża i dynamiczna, warto usiąść do jakiegoś rozwiązania już w tym momencie, dokładnie je przeanalizować, czy aby w pełnym zakresie te potrzeby, które zgłaszacie, one muszą być zrealizowane w jednym elemencie, czy mogą być po prostu uzupełniane. I wtedy możemy jasno sobie odpowiedzieć, więcej jaki czas realizacji możemy mieć. Czy to będzie w ramach danego roku budżetowego, czy ze względu chociażby na skalę przygotowania dokumentów, uzyskania pozwoleń, zgód różnego rodzaju, będziemy musieli najpierw skupić się na dokumentacjach, na takich typowych czynnościach administracyjnych, a potem w następnym roku już po uzyskaniu tych wszystkich wymogów i spełnieniu tych wymogów będziemy mogli po prostu zrealizować inwestycje. Wszystko zależy od pomysłu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. W takim razie to były wszystkie pytania na dzisiaj i teraz każdy z Państwa ma po minucie na podsumowanie naszej dzisiejszej debaty według Państwa uznania. Ja po pierwsze chciałbym Wam serdecznie podziękować za tą debatę. Myślę, że oby było ich więcej, aby wywoływane nie tylko przy okazji realizacji różnych inicjatyw, ale wtedy, kiedy macie taką potrzebę po prostu dyskusji. Tak jak powiedziałem, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja jako prezydent miasta wybrany
głosami mieszkańców mam ten mandat do waszego reprezentowania. Przede wszystkim tworzenia takich działań, które mają odzwierciedlać potrzeby społeczne i to jest jakby dla mnie sam w sobie. Ponoszę za tą odpowiedzialność, ponoszę za to konsekwencje związane z takim, a nie innym realizowaniem pomysłów. Często również biorę odpowiedzialność za to, że nasze pomysły muszą być przemodyfikowane po to, aby coś w mieście mogło się rozwijać, zmieniać, tworzyć pewne strategie działań i chciałbym, żebyście byli jako mieszkańcy tego miasta, młodzi mieszkańcy zwłaszcza, aktywnymi jego uczestnikami, bo tak naprawdę czas na funkcjach zawsze przemija, ktoś inny pojawia się na danych stanowiskach, a tak naprawdę głos społeczny jest tym kierunkiem działań każdego z nas, prowadzący dane miasto, tworzący daną formację związaną z realizacją przedsięwzięć w mieście. Myślę, że po waszej stronie musi być jak największa aktywność, żeby nas dopingować do tego, że pewne rzeczy są przez was bardziej potrzebne i wymagane niż te, które na przykład już zostały realizowane, mając na uwadze to, co mówiliśmy, czyli poznawania tej drugiej strony, dlaczego realizujemy jakieś pomysły, a dlaczego nie, co się łączy ze strategiami i aktywnego często uczestnictwa w tych wszystkich przedsięwzięciach od etapu ich tworzenia na etapie pomysłu do faktycznej realizacji. Myślę, że to nam wszystkim ułatwi taką znajomość tego, co się w mieście dzieje i z czym się wiąże funkcjonowanie w mieście i co od siebie możemy jako również ten element mały, drobny czasami dać i do siebie, od siebie dołożyć. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że w edukacji jest tak dobrze, że pytań w tym obszarze było wiele, ale chciałbym odnieść się do dwóch elementów, które dzisiaj zostały poruszone i to chyba bardzo znamienne jest. Po pierwsze, praca w samorządzie to jest służba. I ta służba, zobaczyliście jak wygląda na podstawie tego, co pan prezydent powiedział, ale także zwróćcie uwagę, z jakimi się boryka przeszkodami, że nie wszystko, co na terenie miasta się znajduje, jest własnością miasta. Jest własnością różnych instytucji. Padały dzisiaj słowa dotyczące gminy, powiatu, województwa, marszałka, samorządów różnego szczebla. Warto jest, żebyście się dogłębnie właśnie przyglądali temu podziałowi kompetencji. Podobnie jest w edukacji. My jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie budynków, za standard infrastruktury, za stworzenie pewnych warunków do edukacji, do nauki, do wychowania. Natomiast za podstawę programową odpowiedzialny za realizację jest kurator oświaty, minister, więc tutaj też ważna jest współpraca i w tym aspekcie właśnie to jest chyba najbardziej interesujące, że nasze miasto może rozwijać się właśnie dzięki takiej dobrej atmosferze współpracy z tymi wszystkimi jednostkami i organizacjami. To jest podstawa tego rozwoju. A druga rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to co powiedzieliście. Nie da się oddzielić szkoły od rynku pracy. Wszystkie próby, które były podejmowane kiedyś, prowadziły do katastrofy. To jest wbrew naturze ludzkiej, to jest wbrew w zasadzie i to jest pogwałcenie chęci rozwoju i możliwości rozwoju, który w człowieku tkwi. Celem edukacji jest pokazanie, że człowiek może być szczęśliwy, że może znaleźć sobie swoje miejsce, w którym może funkcjonować. I przedsiębiorczość, o której dzisiaj także gdzieś między słowami powiedzieliście, ma taką tradycję właśnie też umowy zbierskiej, do której warto się odwoływać. Nasze miasto jest takim właśnie symbolem połączenia potencjałów, możliwości jednej i drugiej strony w wypracowaniu jakiejś wartości dodanej kolejnej. I tutaj trzeba też szukać pewnych powiązań. Mówiliście o tym, że chcieliście kontaktu z rynkiem pracy, z przedsiębiorcami, właścicielami firm, czy też zarządzającymi tymi firmami. I trzeba szukać takich kontaktów związanych właśnie z tym, że w szkole też są takie obszary, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, chociażby tak, lekcje do dyspozycji wychowawcy, lekcje wychowawcze, pewnego rodzaju więzi, które w naturalny sposób można wytworzyć. Macie swoich adwokatów, swoich promotorów w tym zakresie. I myślę, że trzeba zdefiniować też taką kompetencję kluczową, która nazywa się przedsiębiorczość. Czasami mitem jest mówienie o tym, że jest to
działanie na rzecz stworzenia własnego biznesu, firmy i tak dalej. Ja bym chciał to uprościć, maksymalnie jak się da. Przedsiębiorczość to jest po prostu umiejętność planowania swojej kariery zawodowej i edukacyjnej. Po to, żeby praca nie była przekleństwem, żebyście nie wykonywali zawodu, którego nie lubicie, ale to już musicie sami ten potencjał sobie odkryć i tak planować karierę zawodową i edukacyjną, żeby na bazie tego, co jest waszą silną stroną, móc dojść do momentu, w którym będziecie wykonywali odpowiedni zawód. I to temu służy właśnie edukacja i jakiś cel. I ja na koniec mam takie pytanie do was jeszcze jedno. Czy wiecie, co jest genius nocy? Duch miejsca. Poczytajcie sobie o tym duchu miejsca. Będziecie już stąd wychodzić i pójdziecie do swoich niż, tak powiem. Poczytajcie o tym i zadajcie sobie pytanie. Co jest motorem napędowym waszego działania? Na pewno motywacja. Wewnętrzna i zewnętrzna. Ale czy jest w was coś takiego, co możecie zdefiniować jako inspirację do działania? Na czym to polega i jaka jest różnica? Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. To było naprawdę po tych dwóch latach całej pandemii, kiedy byliśmy odłączeni od siebie, bardzo, że tak powiem, pobudzające i życiodajne. Gratuluję, dziękuję. I co po Marku można powiedzieć? Ja tylko krótko. Słuchajcie, bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za to, że podjęliście takie wyzwanie, bo to pokazuje, że jest w was chęć robienia czegoś ponad, czegoś więcej i to jest bardzo ważne. I też mam taką nadzieję przynajmniej, że z tego spotkania wyniesiecie tyle nowych inspiracji, ile my usłyszeliśmy, bo naprawdę daliście nam tutaj dużo fajnych pomysłów, które się gdzieś tam między wierszami pojawiały do realizacji. Namawiam też do tego, abyście byli aktywni, jeżeli macie jakieś pomysły, atakujcie prezydenta, czy pracowników urzędu, czy samego pana naczelnika również, do tego, że macie jakiś pomysł na coś, że chcielibyście coś zorganizować, że są jakieś w was inspiracje, które chciałyby się przełożyć na jakieś działanie, że oczekujecie czegoś od nas, bo to są bardzo ważne informacje i taki też zwrotny komunikat dla nas, czy to, co robimy, to robimy w dobrym kierunku, czy prezydent ma dobre pomysły i czy to miasto się rozwija tak, jak wy byście chcieli i widzicie, że no fajnie zrobione jest to i to, to wtedy zróbcie jeszcze coś, to będzie jeszcze lepiej, bo to jest wspólne budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, ale też tworzenie tożsamości, ja to powiem tak, tożsamości Zgierzanina, tak? Czyli kogoś, kto tutaj jest, naszej lokalnej społeczności i małej ojczyzny. A to jest takie bardzo istotne w tym, o co pytaliście na początku. Co chcecie zrobić, żebyśmy my zostali, znaczy żeby młodzi ludzie na przykład zostali w Zgierzu. Właśnie stworzyć społeczność Zgierzanina. Abyśmy byli i przywiązywali się, identyfikowali z tym miejscem. Żeby nie było tak, że obojętnie nam jest, gdzie my będziemy mieszkać, gdzie my będziemy żyć. Tylko, że jednak, żeby było coś w nas takiego, że ja chcę być tutaj w tym mieście, bo to miasto ma dla mnie jakąś ofertę, ale ja dla niego też mam coś, tak? Jakby to jest bardzo istotne. Ja takie odczucie trochę po tym spotkaniu odnoszę. Jeszcze raz dziękuję za to, że nas zaprosiliście i naprawdę gratuluję pomysłu i poziomu tej debaty. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy. Ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować za Państwa czas, za przyjęcie naszego zaproszenia i również Panu Teodorowi, Pani Kasi za zorganizowanie tego wszystkiego i za również tak, za zorganizowanie tego wszystkiego i możliwość, żebyśmy wzięli w tym udział. I mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza taka debata i również nie tylko z nami, ale z innymi szkołami w Zgierzu również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.